Wszyscy jesteście nieukami, a szczególnie komodorowcy. Historii nie znacie. Było się uczyć, a nie w szkołę kamieniami rzucać. A nie będę z wami gadał. Siemanko, z tej strony Elio, baterii RetroFan. Pod moim materiałem z grą Spymaster komentarz napisał... Morda mi się już cieszy. Komentarz napisał autor gry Hans Kloss i właśnie Spymaster, czyli pan Dariusz Żołna. No, pan Darek sprawił mi tą wizytą na moim kanale ogromną radochę, tym komentarzem również, ale do rzeczy. Poza kilkoma miłymi słowami, które tam pan Darek do mnie skierował w tym komentarzu, wyjaśnił też trzy kwestie. Jedną z nich była kwestia właśnie tych nieszczęsnych hamburgerów, odkurzaczy, zwał jak zwał, które są w Hansu Klossie. No, do tej pory nie miałem pojęcia, o co z tym chodzi. Wszystko zostało wyjaśnione, rozświetlone, nagłośnione, zwał jak zwał, ale najpierw sobie jeszcze włączymy atarynkę, odpalimy na sekundkę Hansa Klossa, a potem powyjaśniamy, co i jak. Dobra, odpalamy na chwilkę atarynę. Na chwilkę, bo nie będzie to gameplay Hansa Klossa, tylko taki materiał bonusowy, nazwijmy to, wyjaśniający pewne kwestie. Aczkolwiek dziwnie mówić o materiale bonusowym, ponieważ nigdy Hansa Klossa nie ogrywałem u siebie na kanale. Kurde, jak to się mogło stać, nie wiem. No i źle się czuję w szarych koszulkach, kurde, ale komodorowskiej nie będę nosił. Teraz już migniemy, bo zaraz będzie ekran tytułowy i muzyczka i nacieszymy chwilkę oko i ucho. Uwaga! Teraz. Nie no, nie będę mignął. Kurde, ta graficzka jest po prostu piękna. To jest majstersztyk graficzki na Atari, według mnie. I powiem wam, że wersja na Commodorka przez fatalną paletę kolorów tego komputera wygląda dużo gorzej. Na Atari ten ekran jest po prostu piękny, a muzyczka to jest mistrzostwo świata. Przykleiłem sobie joystick, bo drugi raz nagrywam przez was, bo nie umiałem wskoczyć w jedno miejsce, bo klawiatura z peceta leżała, także dałem ją na kolana. Dobra, odpalamy. No i co? Kupiłem sobie Hansa Klossa. Przyszła dyskietka w paczuszce z Poczty Polskiej. No i zacząłem grać. No i co? Mamy piękną graficzkę, świetną animację. No jest klimat tego bunkra, ale gdzieś tam już przemknęło mi przed chwilką coś jeżdżącego po podłodze. No spodziewałem się, że no... Druga wojna światowa, będą Niemcy, będzie coś podobnie jak na przykład w misji, że będą żołnierze, a tu się okazuje, że cały bunkier jest po prostu opustoszały i jeżdżą po nim tylko jakieś takie hamburgery. Ja raczej chyba tak tego nie nazywałem w latach 90. w sensie hamburgerem, nie pamiętam jak nazywałem, no w każdym razie z czasem zaczęło się nazywać hamburgerami. No. Nie psuło mi to jakoś odbioru gierki, bo gierka jest po prostu świetna, ale no nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego autor zdecydował się na coś takiego. No było, trzeba było to zaakceptować, mimo wszystko gierkę przeszedłem, zacząłem odsłaniać tą piękną mapę, którą tutaj widzicie, już się rysuje. Jeszcze chwileczkę zagram, jeszcze dwa kawałki mapy zdobędziemy. Zacząłem odkrywać te wszystkie smaczki w grze. No, na przykład to pomieszczenie, no dla mnie to jest mega klimacik. Jest jakiś taki też szyb windy, są te mury surowe. Są te jakieś faszystowskie, kurde, obrazki na ścianach. No, dla mnie klimacik jest niesamowity. Chwilkę też mi kiedyś zajęło, że tutaj trzeba to szybko tak w czasie się zmieścić po naciśnięciu tego guziczka z tym odblokowaniem na chwilę przejścia tutaj. Musimy pędzić, pędzimy, kluczyk szybciutko, bo jak nie zdążymy, to... pistolet zacznie strzelać. Zjemy sobie jeszcze tutaj goloneczkę. Widzicie, już tam się z powrotem aktywowało. No, w każdym razie w pięknej, graficznie i dźwiękowo gierce przemierzamy sobie tutaj te bunkry, zbieramy mapkę. Klimacik jest, rozgryweczka jest piękna, gierkę ukończyłem, ekran tytułowy na końcu też jest po prostu wyśmienity. No i te plany, patrzcie, kolejna część, za każdym zdobytym elementem, no po prostu ciary przechodziły, to się wszystko rysowało. Na górze był rysunek, na dole były jakieś tam, pamiętam, napisy, chyba dane techniczne tej broni. No to było, na górę, to było coś pięknego i ta gierka jest naprawdę top 5 gierek na Atari, to jest w ogóle bez dyskusji. Jeszcze sobie tutaj pójdziemy, z tego co pamiętam, tutaj była jeszcze chyba, nie, tutaj nie było mapki. Musimy sobie wjechać jeszcze windą na górę. Jeszcze kawałeczek. I tutaj była taka dziura, trzeba było wpaść. O, cholerka, to nie było chyba tutaj. No nieważne, zaraz zginę pewnie. Wezmę sobie jeszcze kawałek mapy, tam musisz się przód tej mapy, rysunku technicznego. Kurde, miałem iść w takie miejsce, gdzie się spada w dół,
Tu mi się w ogóle żarcie chyba kończy jeszcze. Nie, picie mi się kończy. Browarka musimy walnąć. To sobie jeszcze browarka walniemy. Coś pomyliłem, kurde. Sobie wrócimy jeszcze tutaj na momencik. Bo chciałbym, żeby jeszcze kawałek się odsłonił po prostu tej mapy. To było chyba za tymi drzwiami, cholerka. Ale tu jest spluwka. A wiem, dobra, chłopaki, przecież tutaj jest guziczek. Dajcie mi jeszcze chwilkę zagrać. Momencik, jeszcze moment. Wiem, to był bonus. O, tutaj trzeba nacisnąć. Szybciutko wrócimy tam. Nie cieszę się jak dziecko, ja mam gęsią skórę cały czas. Ta gierka jest po prostu cudna. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Otworzymy sobie drzwiczki, tam będzie jeszcze też fragmencik mapy. Na początku jest prosto, potem się robi już, robi się już trudniej. I popatrzcie, teraz naciskamy. I kolejna, grafik, typ graficzny 8. Już się pojawia tam, ściśle tajne będzie. Na razie widzimy ściśle techniczny, ale po prostu... Dobra, kończymy tego gameplaya. Może jeszcze kiedyś Hansa Krossa zagram, ale może na zasadzie walkthrough, żeby wam go przejść. A teraz pokażę wam, co napisał dokładnie w komentarzu pan Darek. I sobie tą kwestię... O, jeszcze mapki kawałek, jeszcze mapki, jeszcze sobie wezmę. Nie mapki, to jest ten... aha, bo to jest mapka na górze i te opisy na dole. Popatrzcie. Już jakieś dane. Coś w metrach, nie? Dobra. Robimy cięcie. Przeczytam wam komentarz pana Darka i wyjaśniamy sobie te całe hamburgery. Dobra, teraz sobie wyjaśnimy kwestię hamburgerów, które się pojawiły w gierce. Jak widzicie, jest tu też wyświetlony mój materiał ze Spymasterem i przewiniemy sobie na komentarz pana Dariusza Żołny. Uwaga, jest tutaj. No, początek wam przeczytam, żebyście weszli w klimat tego komentarza. Och, wow, ale super recka. Dzięki wielkie, bardzo mi miło, że po tylu latach wciąż można takie fajne rzeczy usłyszeć, ale czuję się też zobowiązany kilka tematów wyjaśnić. No i tutaj pierwszy, drugi punkcik, to sobie przeczytacie, jak macie ochotę. Ale w trzecim punkcie pan Darek napisał, w Klosie hamburgery to są miny samobieżne Goliat. Tak, Niemcy takie mieli i uważam, że wyszły całkiem podobnie. Nie chciałem robić strzelających ludzików, żeby nie wyszła misja 2. Jak to przeczytałem? No to co? Momentalnie Google, Goliat, II wojna światowa, Wiki, no i znalazło coś takiego. Odpalamy. No i popatrzcie. Generalnie jest to z opisu Goliat, to jest niemiecki lekki nosiciel ładunków wybuchowych, zdalnie sterowana mina samobieżna, zdolna do przenoszenia od 75 do 100 kg materiału wybuchowego, stosowana do precyzyjnego niszczenia wrogich umocnień podczas II wojny światowej. No byłem w szoku, powiem wam szczerze, bo kurde, II wojna światowa, a to już kurde, samojeżdżące miny. Szok po prostu. Tutaj troszeczkę opisano o tym wszystkim, ale to, co najbardziej nas interesuje, no to zdjęcia tego ustrojstwa, żebyśmy to porównali z naszymi hamburgerami z gry i popatrzcie. No nie gadajcie, że to nie jest ten hamburger. No kurde, zwracam po prostu honor gierce, zwracam honor panu Darkowi, popatrzcie. No hamburgery, no hamburgery, nasze hamburgery z Hansa Krossa. Tutaj zdjęcie z tamtych czasów, popatrzcie. Nigdy w życiu o tym nie słyszałem i podejrzewam, że większość z was też o tym nie słyszała. A tu się okazuje, coś takiego było, pan Darek o tym wiedział, wykorzystał to w gierce, tutaj ciągnął to na jakimś czymś. Popatrzcie, tu jest jakiś zachowany w ogóle egzemplarz z wojny. Znaczy zachowany, no tyle co tam z niego zostało, bo pewnie to rozdupcone zostało. O. Także ja zmieniam stosunek do gierki w tej kwestii. Fakt faktem, że może byłoby lepiej, gdybyśmy mogli tam poszczelać sobie troszeczkę w tej grze, ale rzeczywiście też rozumiem pana Darka, że nie chciał z Hansa Krossa robić kolejnej części misji, bo tak to by może wyszło. A tak teraz, z tą świadomością, z poczytaniem tutaj na Wikipedii, jest już z Hansem Krossem w 100% wszystko ok. Także dzięki za obejrzenie materiału. Panie Darku, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za odwiedzenie mojego kanału. Dziękuję za zostawienie komentarza. Trzymajcie się wszyscy. I się komodorowcy nie obrażajcie o tych nieuków. To taki żart był. No.